A my znowu z dzieckiem w pracy i tym razem z naszym sprzętem, czyli nasze zabawki, nie natki, tylko Nasze. nasze. Ona bardzo chciałaby na pewno też się nimi pobawić. Bardzo często jesteśmy pytane o tym, o to, czym nagrywamy, tak? Ja nagrywam moim ulubionym, najnowszym w tej chwili Zoomem. Zoomem to jest H4N Pro. Bardzo go lubię, jest bardzo przyjazny, daje bardzo ładny dźwięk. I do tego jeszcze kładę tutaj taką gąbkę uszatka, który jest bardzo przydatny. Przeszkadza tylko podczas nagrań z dziećmi, bo go cały czas łapią. Mam też Tascama, którego bardzo nie lubię i nagrywam nim rzadko. Bardzo ciężko się wyjmuje z niego karty, ale muszę go używać. I to są moje dwa podstawowe sprzęty. Mikrofonów już od dawna nie używam, dlatego że ja nie wiem dlaczego, ale zawsze miałam kłopot z kablami, które mi trzaskają w czasie nagrań. A ty, Kasiu, na czym nagrywasz? Ja chciałam powiedzieć a propos kabli, że kable świetnie nadają się jako gryzaczki, testowane na dzieciach. Także tak. Natomiast ja owszem posiadam bardzo ładny mikrofon, którego nie lubię. I dlaczego go nie lubię, to pokazywałam w filmiku Złotuwa, który. Można to zobaczyć na naszym YouTubie kanale, tak? Tak, na kanale YouTube albo na naszym, nadal chyba na naszym blogu torbareportera.pl. Nie będę tego powtarzała. I oczywiście ten mikrofon można podpiąć pod maranca. Ja mam tylko jeden magnetofon i tego maranca używam najczęściej. On ma wbudowane dwa tutaj mikrofoniki. Ograniczam się do tego, że nagrywam właśnie na te dwa małe mikrofoniki. One bardzo, bardzo ładnie łapią dźwięk. Przy maranczu chyba jest tylko ten problem, że kiedy nagrywamy zamykanie drzwi, to on wtedy troszkę przesterowuje, prawda? On nie lubi takich dźwięków. On nie lubi mocnych dźwięków. Jest jeszcze jeden problem przy marancu, a mianowicie tak zwana klapka tutaj od baterii. Zawsze się otwiera. Zawsze. Bardzo szybko się wyrabia i psuje. No niestety. Także, ale mamy jeszcze jeden mikrofon. To jest mikrofon redakcyjny, który jakoś tak się stało, że jest u mnie w domu. No, trzeba tutaj bardzo zbliżyć, żeby ten mikrofon znaleźć, bo to jest taki maciupki, bo to jest nasz ukryty mikrofon. To jest właśnie ten mikrofon, który jak idę na nagranie, to sobie gdzieś tam przypinam pod bluzkę, tak? Zakrywam, o, i już go nie ma. A zbiera świetnie, rewelacyjnie. I to jest w radiu używany w naszej redakcji ukryty mikrofon. A chciałam Ci jeszcze zapytać a propos sprzętu, czy uważasz, że dzisiaj taki dobry sprzęt jest podstawą zrobienia materiału reporterskiego dla radia? Materiał reporterski możemy nagrywać chyba każdym sprzętem, nawet ci z komórki, natomiast gorzej z reportażami, dlatego że to jest jednak forma artystyczna i tamten dźwięk, szczególnie w radiu, jest bardzo ważny. Dlatego ja jestem przeciwna, żeby nagrywać inaczej niż takim profesjonalnym sprzętem, ale pamiętajmy, że Zoom H1 kosztuje około 500 zł. Ja pamiętam, miałam takie nagranie w Poznaniu, kiedy zepsuł mi się sprzęt radiowy i po prostu weszłam na Allegro, kupiłam sobie Zooma, poszłam do pana, odebrałam i kontynuowałam nagrania i nagrały mi się świetnie i to w stajni, co wcale nie jest łatwe, prawda? Brzmienie tam, jakieś niespodziewane dźwięki, wszystko się pięknie nagrało. No ale ja jestem za tym, żeby jednak właśnie nagrywać profesjonalnie. No po coś to robimy. Tak? Radio to jest rozkosz dla uszu. Tak powinno przynajmniej być. To mają być czary. No to jak zaczarować kogoś złym dźwiękiem? Nie da się. No i chyba na tym skończymy. Radio to jest rozkosz dla uszu, proszę Państwa. Zapraszamy na naszego bloga torbareportera.pl, ale zapraszamy również do słuchania radia.